Cześć moi drodzy, ja za chwileczkę wybieram się na wybory prezydenckie i uznałem, że to będzie świetna okazja, żeby pokazać Wam, jak można przypominać sobie różne rzeczy przy wychodzeniu albo przy wchodzeniu do domu. Innymi słowy, jak dealować z pamięcią prospektywną. Żebyśmy pamiętali, że trzeba opłacić rachunki, zrobić pranie, wynieść śmieci, zabrać parasol przy wyjściu z domu itd., itd. Także krótki przykład, jak ja to robię na co dzień, jak zostawiam sobie tak zwane wskazówki. No będą trzy przykłady, myślę, że bardzo wymowne i pokażą Wam, jak szybko zaimplementować tę wiedzę w życie. Dobra pamięć. Zacznijmy od tego, że powiedzmy, że przy wyjściu z mieszkania jest upalna pogoda, ja chciałbym po drodze kupić wodę, kupić nową wodę. Więc jak teraz zapamiętać to, że ja chcę tę wodę kupić? No bo budzik, przypomnienie niekoniecznie musi mi o tym przypomnieć. Jak wyjdę z tego mieszkania, to już mogę się zatracić w innych myślach, więc zostawiam sobie taką wskazówkę. Mianowicie pusta butelka po wodzie jest przy moich butach. I gdy teraz te buty założę, przypomnę sobie od razu, a miałem kupić wodę. I ja teraz po drodze, po wyjściu z domu mam sklep, więc wchodzę do sklepu, kupuję wodę. Prosta wskazówka, czyli taka pusta butelka po wodzie, nie musimy od razu wyrzucać, może nam jeszcze posłużyć jako tak zwana wskazówka. I teraz załóżmy, że po przyjściu z tych wyborów ja bym bardzo chciał zrobić pranie. Chciałbym zrobić pranie przed wyjściem, już nie zdążę tego zapakować, bo chcę się pospieszyć i chcę zrobić pranie. To jest taka poduszka jakby taka relaksująca na szyję, którą się zakłada. I teraz tak, na czym polega ta wskazówka? Ja przychodzę do domu i mojej uwadze jest tutaj czysto, jest tylko ta poduszka na ziemi. Czy to jest bałagan? Nie. Ona mi mówi o pewnej rzeczy. Ja sobie skojarzyłem w tym momencie, że ta poduszka wybuchnęła, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, w pralce. Wybuchnęła w pralce, jest po prostu tak napompowana, że ona wybuchnęła w pralce. I mając ten obraz w swojej głowie, gdy ja sobie przypominam tę poduszkę, od razu wiem, że muszę zrobić pranie. I to jest moja druga czynność, powiedzmy, którą sobie zapamiętałem dzisiaj w ten sposób, że muszę zrobić po przyjściu do domu tę rzecz. Wyobrażam sobie, że ona po prostu wybuchnęła w pralce i w tym momencie tutaj będę pamiętał, że muszę zrobić sobie pranie. Kolejny aspekt. Zobaczcie, podchodzę do komputera, a na komputerze są skarpetki. Dlaczego? Bo chciałbym również opłacić rachunki. Chciałbym opłacić rachunki i boję się, że mój telefon przypomni o tym za wcześnie albo za późno i nie zdążę tego tak wycyrklować, żeby on mi o tym powiedział na czas. I teraz jak to zrobić, żebym ja sobie o tym przypomniał? No załóżmy, że ja będę podchodził do komputera i będę chciał pamiętać o tym, żeby zapłacić te rachunki. Wyobrażam sobie, że w tych skarpetkach jest przechowywana ogromna ilość hajsu albo jakiegoś złota. Coś, co kojarzy mi się z hajsem. I podchodzę teraz do tego, biorę sobie i myślę, po co ja te skarpetki tu zostawiłem? Aha, bo hajs, muszę zapłacić rachunki. Na tej zasadzie. I tak sobie możemy codziennie zostawiać różne wskazówki. Pojawia się oczywiście pytanie, czy nie prościej byłoby zapisać to po prostu na żółtej karteczce i przykleić na tablicę korkową? Niekoniecznie, bo może się okazać, że przeoczymy tę karteczkę, że przeoczymy tę tablicę, bo już się tak do niej przyzwyczailiśmy, że pomijamy to w ogóle naszą uwagą. A do takiego nieprzyzwyczajonego bodźca typu skarpetki, jakaś poduszka na ziemi czy butelka przy butach, to jest takie wow, o coś tutaj jest na mojej podłodze, o co tutaj chodzi? I od razu pobudzamy sobie ten trigger. Co mieliśmy zrobić? O czym nam to miało przypomnieć? Bardzo fajna technika, żeby dealować z pamięcią prospektywną. Polecam Wam stosować, jeżeli zauważacie u siebie problemy z zapominalstwem względem właśnie płacenia rachunków, czy wychodzenia ze śmieciami itd., itd. Nie? Bo to jest po prostu fajny przypominacz. Czasami, jak widzicie, to może być bardziej kreatywne, na przykładzie skarpetek. Czasami takie proste, jak na przykładzie butelki z wodą. I na przykład jeszcze, nie wiem, załóżmy, że dla kogoś mieliście wziąć parasol, to ten parasol też zawsze zostawić warto sobie przy butach. Tak samo kwiaty czy jakieś prezenty, bo to są takie rzeczy, które musimy sobie pamiętać, by wziąć, gdy już zakładamy buty. Więc tam, gdzie jest to miejsce, które ma wywołać ten trigger, tam umieszczamy też te wskazówki. I to był Maciej, dobra pamięć. Wierzę, że dzięki temu trochę podrasujecie własny umysł. Zostawiajcie suby, łapki, komentarze. Pozdrowienia. Dobra pamięć.